i jesteśmy na Nowodworach, więc już prawie koniec naszej wycieczki na Białęce, rzecz jasna. Teraz sobie ruszymy tam do Grzymalitów i się przejedziemy. Tam mam dwójkę, samwaja, o które zawsze walczyłem, a tu mamy nasze rower, więc zaczynamy. Tylko podłączę trochę większą baterię do kamery i w skrócie to będziemy już lecieć. Tak mniej więcej. Zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zobacz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awisjonarz Paszportowym Nawet Dildo. Dziś tak zaczynamy dokładnie naszą serię, no dawno jej, nawet dawno jej nie było, ale... Ważniejsze, co możecie zobaczyć aktualnie, zanim przejdę do właściwego odcinka, to datę. Datę nagrania. Macie 03, mamy aktualnie dzisiaj, mogę Wam powiedzieć. Mamy dzisiaj 09 i 19. Co oznacza, że to było nagrywane... Pół roku temu i dwa dni. Dawno. To było naprawdę dawno, mogę Wam powiedzieć. No, więc widzicie efekty, jak tutaj widać od razu. No, ale mamy dzisiaj dosyć długą trasę, ponieważ odcinek trwa aż, jak widzicie, 29 minut tutaj pokazuje. On oczywiście będzie faktycznie krótszy, dłuższy. Przejazd mamy około 8 km z tego co pamiętam, więc dosyć długi dystans. I muzyczkę w tle, którą słyszycie, tak, nowa seria się pojawi na kanale z okazji 200 subskrybentów. Już to postanowiłem. Nie wiem, kiedy wam się ona się pojawi, faktycznie, fizycznie, jak będę w domu mieć chwilę czasu i ją faktycznie nagram. A aktualnie tego jeszcze nie dobiliśmy. Więc spokojnie, już niedługo się pojawi, ale trochę cierpliwości i na pewno się niedługo pojawi. Dam wam chwilę tutaj mieć na myślenia, pewnie w tytule napisam oczywiście, jakie utwory dzisiaj tu będą lecieć. No ale tak czy siak, mam nadzieję, że możecie wywróżyć, co to jest oczywiście za muzyczka w tle. Dzisiaj jej dużo będzie, bo cały odcinek jest tylko i wyłącznie z tą muzyką. Mam nadzieję, że YouTube nie będzie w śrubniebie i... Hola, hola, kolego, nie ma tak dobrze. Więc może i się uda. Dobrze, teraz się może jeszcze zastanawiacie, a Wizonosz, czemu ty tak dawno to nagrałeś i jeszcze tego nie widzieliśmy? No bo właśnie przez prawie taki długi okres nie pojawiały się żadne odcinki na moim kanale. No a może plus minus jeszcze 2 miesiące nagrywałem, ale ten odcinek po prostu był bardzo w jednym z tych większych cyklów nagrywanych, kiedy po prostu dosyć dużo jeździłem i tak wyszło. I tak po prostu wyszło, że dużo. Natomiast tego dzisiejszego odcinka są aż 3 części. Dzisiaj jest pierwsza część, znowu od wodów wystartowaliśmy i jedziemy wałem wiślanym po prawej stronie Wisły. W Grzymalitów tutaj się zjeżdżamy, bardzo dokładnie, taką ścieżką. Tak, wcale tutaj niedaleko nie mieszkałem, skądże znowu, takie moje rejony. Bardziej, i tu sobie oczywiście ładnie wjeżdżamy i jedziemy prosto. Tak, teraz będziemy jechać cały czas prosto do wału, aż do niego dojedziemy. No, oczywiście jest tam trochę też kawałek piaszczystej drogi, więc no, zobaczycie. Jakbyście się pytali, czemu nie ma faktycznie tej drugiej kamerki, o której mówiłem w ostatnich odcinkach, bo przecież miała być, to już wam spieszę z odpowiedzią. Nie ma jej, ponieważ jeszcze jej tu nie było. Pierwsze, nie miałem uchwytów żadnych, po drugie, nie miałem tego sprzętu nawet, nie miałem aparatu jeszcze wtedy, więc nie miałem siłą rzeczy, jak tego nagrać. I raczej wątpię, żebym wiedział, że nawet ją będę mieć w tamtym jeszcze okresie. Raczej to były marzenia, jeśli już. No, więc... Tak, to było już dosyć naprawdę dawno, ale jednak mimo wszystko te odcinki przy nich trochę napracowałem się, żeby aż tak tutaj wyglądały. Więc stwierdziłem, nie, one muszą się pojawić. A jak skończy się ta seria, to faktycznie raczej już zaczniemy z nową serią. W sensie z nowymi odcinkami, które będę nagrywać teraz. Co tu jeszcze ważniejszego mogę wam powiedzieć? Jedziemy w wałem wiślanym, tak jak powiedziałem. Drugi odcinek, w sensie dzisiejszy odcinek się skończy na wale wiślanym przy kanale żytańskim. I tam też się zacznie drugi będzie krótki. Dojedziemy sobie do takiego miejsca, gdzie będą ładne widoczki na Warszawę z daleka, z nad Wisły.
Tam ścieków nie ma, jeżeli o to chodzi, to... Tak, słyszałem o tym, że ścieki podobno już znowu wylatują, bo ten most Trzaskowskiego nie wytrzymał, no cóż. Ale jednak to jest wtedy tycznie rządowy most, oni tylko poukładali. Nawet Trzaskowski nawet do tego chadanki tylko kojarzy, nie przyłożył. No ale tak czy siak, teoretycznie to most rządowy upadł. Natomiast co jest ważniejsze dla mnie, bo ja się nie chcę mieszać w tą politykę, bo to taki jedno wielki szambo trochę. Co mnie bardziej interesuje, to właśnie, że trzeci odcinek będzie się zaczynać od tych widoczków i będziemy jechać prosto do Warszawa Zoo. Czyli w skrócie, wałem wiślanym jedziemy od Nowodworów do Warszawa Zoo, stacji Vetturillo. I dopiero tam jest stacja, której fizycznie, naprawdę, oddałem Vetturillo. Co jest ciekawe, więc tam około 2 godzin zapłaciłem, nie wiem, tam to jest 3 zł. Mało, tak czy siak, więc nie było aż tak źle. I z tego co widzę, wjeżdżamy w drogę gruntową. Więc taka będzie część. Uwaga oczywiście. No cóż, nie wszystko takie może być piękne razem. Prawda? Kolejny utwór leci. Z góry mówię, że w dzisiejszym odcinku jest bardzo dużo utworów. Może wam je wypiszę jeszcze na koniec w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakbyście chcieli. Ale jest ich po prostu naprawdę kupa i zróżnicowanych. Znaczy oczywiście część jest powybranych, takie stwierdziłem, tak, tutaj naprawdę będą ładnie pasować, a część nie, no po prostu on jest taki fajny, to bym go tutaj wrzucił. I żeby nie było, ja cały soundtrack, bo to tam jest, z całego soundtracku to jest ponad 70 utworów, co jest naprawdę dość dużo. Ja cały soundtrack mi się oczywiście bardzo podoba, ale niektóre utwory się nie nadają do tego typu odcinków, dlatego ich tutaj po prostu nie będzie, bo tak to bym po prostu wrzucił wsiu i całość i w ogóle. Tak, tutaj jest tego typu turkawka. Prom turkawka, termowo oczywiście, pływa, ale on nie pływa, ponieważ jest zbyt mało wody w Wiśle ostatnio, więc one nawet nie wypływają, większość promów warszawskich, niestety szkoda. Tylko ten przy Starówce chyba z tego co pływam, bo tam akurat dużo turystów znikło, już za. Ale turkawka chyba już właśnie z tego co pamiętam, wakacje nawet nie pływała, bo było za mało wody. Tak samo jak tramwaj wodny w tym roku chyba z tego co kojarzę nie pływał, bo nie dało się. No i wjechaliśmy na wał. No to przed nami jest teraz ile? No mniej więcej 25 minut jazdy. Przejechaliśmy już prawie 2 km i jedziemy stabilne 15 km. Z góry tylko wam powiem, ponieważ jeżeli ktoś pamięta, my do Nowodworów dojechaliśmy w poprzedniej serii, tam z takim tych cyklów. No i właśnie w tej serii poprzedniej my tutaj dojechaliśmy i to był tego samego dnia jechałem tutaj dalej. Więc ja łącznie tego dnia przejechałem coś koło 40 km na Vetturillo, więc tutaj po prostu jestem trochę zmęczony tym wale. A tego jest jeden pit stop właśnie tam przy tym... No właśnie, przy kanale żelańskim. I a propos, w opisie będziecie mieli link do ankiety a propos Vetturillo, w której możecie głosować jak ma wyglądać Vetturillo w 2021 roku, z tego co pamiętam. Ponieważ do końca 2020 roku jest stary Nextbike, cały czas będzie obsługiwać nasze Vetturillo, natomiast później się kończy umowa i albo będzie dalej Vetturillo, ale na jakichś innych zasadach, albo coś się zmieni fizycznie. I nie wiem, nie wiadomo. Możecie głosować w ankiecie, to oczywiście tam można to dodać, mieć propozycję, gdzie według was powinny być nowe stacje. No i właśnie mi się przypomniało, że tam by się przydała w jednym miejscu. O, tutaj pokazuję właśnie. Dobra, widzę nasz. Tu jest właśnie tą turkawka, z tego miejsca odpływa. Możecie sobie zobaczyć na satelicie, widzicie mniej więcej gdzie to jest. Tak czy siak, naprawdę całkiem nieźle. Dobra. Okej, wyprzedzamy sobie tutaj ludzi. No, akurat powiem wam, że co jak co, ale ten wał, jak się jedzie tam później dalej, to znaczy, ja jeżeli i tak... Do Legionowa można tam dojechać spokojnie. Wtedy to jest jeszcze lepiej, tylko wiecie też. Też nie chciałem aż tak dużo pieniędzy w teorii wydać. Może się jeszcze gdzieś przejdziemy tam kiedyś. Natomiast ogólnie tutaj wałem jest po prostu wspaniały klimat, ponieważ są naprawdę przewspaniałe widoczki. Po prostu, znaczy ja tutaj jeżdżę jak jeszcze nie było liści, a aktualnie u nas to już nie ma liści. Więc no widzicie, 6 miesięcy w tą, 6 miesięcy w tą i... A efekt wygląda tak samo dokładnie, więc w teorii nawet można było się domyśleć, że to teraz było nagrywane, ale... No, ale to było 6 miesięcy temu. Więc normalnie jak są kwiaty i wszystko, to naprawdę to malowniczo wygląda, bo wszystkie są liście. Może dużo pyłków jest może, ale dużo... Na pewno to jest o wiele przyjemniej. Dobre powietrze jest wtedy też tutaj na pewno. I ogólnie też się dziwiłem, bo dosyć dużo ludzi z tego korzystało wtedy. A nie sądziłem, że aż tak dużo ludzi z tego korzysta. Z pana czekajcie, to jest 17.03.
Jaki to był dzień tygodnia? Czekajcie. To była niedziela. Niedziela. Pierwsze niedziele są niehandlowe. To niedziela handlowa, dlatego jest tak dużo ludzi. Dobra. Co tu dużo mówić? Jedziemy dalej. A muzyczka leci dalej. W połowie odcinka oczywiście powiem, co to za utwory i opowiem coś o tej nowej serii, której się pojawić. Ale dużo nowych serii też będzie się pojawiać na kanale, sobie co zauważyłem. Mam nadzieję, że część serii po prostu też będzie się pojawiać bardziej racjonalnie. Ale nowa seria z Metra Warszawskiego na pewno będzie fajna. Jeszcze nie wiem, jak ją będę nagrywać, nad tym pracuję. Ale nowa seria właśnie będzie z recenzji wszystkich, które aktualnie są w użytku stacji Metra Warszawskiego. Więc dużo mówić. Sądzę, że będzie naprawdę całkiem ciekawie. Nie, naprawdę bardzo mi się podoba ten standard, tak. Szkoda, że go nie można tak normalnie kupić. Na płycie. Bo ja najbardziej lubię na płycie właśnie takie standardaki. Aż mi się już przypomina, jak grałem w tą grę. Tak, mówiłem o niej ostatnio właśnie i mogę wam powiedzieć, że właśnie ją skończyłem. Dla was to będzie przedwczoraj, dla mnie to jest wczoraj. Skończyłem tą grę, właśnie już w nią grać i... No nie powiem, że nie, ale zabiło mi się trochę smutno, bo grałem w nią 3 miesiące, bo na urodziny ją mniej więcej dostałem. I właśnie to było to. To jest jedna właśnie z tych gier, która faktycznie potrafiła we mnie wzbudzić jeszcze te emocje takie najgłębsze. Wtedy rzadko kiedy ostatnio mogę już trochę spotkać, ale tak. Tak, to jest właśnie to. Ja bardzo lubię właśnie tego typu gry, które potrafią poruszyć człowiekiem. Mamy właśnie takie rzeczy, poruszyć człowiekiem mogą albo jakieś bardzo mocne, albo które bardzo się lubią zakorzeniają w tobie, po prostu nagle ci coś czegoś brakuje. No ale teraz mi może nie będzie tego brakować aż tak bardzo, ale... No mi niestety nie udało się dobrze skończyć tej gry w teorii. Ponieważ... Mój wynik to jest 1-3, ale w teorii wszyscy wygrali, więc... No ale no cóż. Mam nadzieję, że jak będziemy grać tutaj, to nam się uda, żeby wszyscy przeżyli. Tak czy siak... Jedziemy, o tu był znak dzwoni, bo tutaj są też przejścia co jakiś czas. No... I się zaczyna. Zaczyna się rozkręcać nasza muzyczka oczywiście. Coraz lepiej, coraz szybciej. Tak, odcinki z hulajnogi też się będą pojawiać wkrótce, tylko tak jak mówiłem, muszę zrobić intro, a najpierw chcę zrobić politykę warszawską. Później się pojawią przygody biznesa, a później prawdopodobnie się pojawią nowe odcinki z hulajnogi. Detroit się pojawi jakoś pomiędzy, bo do niego nie muszę dużo mówić. I tak jak właśnie powiedziałem, ta muzyczka jest Detroit Become Human. Tak. Bardzo lubię tą grę i mam nadzieję, że ją będę przechodzić na różne ciekawe jeszcze sposoby. No i z wami właśnie przejdę jedną tą historię z naszymi trzema osobami. Oczywiście będę się jeszcze was pytać w ankietach, jak już zaczniemy tę serię, jak mamy grać, jakie jest nasze główne założenie, czy przetrwanie, czy wojna z ludźmi na przykład może, a może... Najbardziej jest to, żeby po prostu wszystkie osoby przetrwały z naszej stójki. Nieważne co się stało. A może wolicie, żeby właśnie był pokój i żeby z ludźmi się jakoś dogadać. Nad tym jeszcze będę myśleć, co wam tam w ankiecie. Ale tak. Tak to będzie właśnie mniej co wyglądać. To jest w ogóle ciekawy zjazd w dół. Na tym wale, o właśnie tam widzimy teraz już podjazd. Nie wiem właściwie o co chodzi z tym, ale niech będzie. Macie trochę, posłuchajcie. Patrzę teraz i widzę, że
takie my tutaj głównie utrzymujemy takie stabilne 15-16 km na godzinę. To akurat dzwoniłem, bo ludzi musiałem wymienić. Ale tak mniej więcej to takie 16-15 km na godzinę to jest stabilne. Co jest ogólnie całkiem niezłym wynikiem. Chociaż no i bym powiedział, że nawet faktycznie 15 km mogę zrobić mniej więcej w godzinę. Plus moje pit stopy tam jeszcze to wyjdzie, to do tego więcej oczywiście wyjdzie. Ale ogólnie mniej więcej tak to by mogło nawet wyglądać. No ma kolejny utwór, słyszę w tle, już się włączył. To się one od razu włączają, jest ich tutaj dużo, tylko jest dużo cichszych utworów. I po prostu coś tam się nudzi w tle. A tutaj jest akurat muzyczka z Konoda. Naszego takiego detektywa. Polubicie go. Ja go bardzo polubiłem. Szkoda tylko, że nie udało mi się dojść do końca. Ale żebyście oczywiście nie myśleli, ta gra nie jest jakoś strasznie trudna. Tylko tu wszystko zależy od twojej decyzji, bo to jest jedna z tych gier takich, która jest zupełnie inna od normalnej gier typu City Skylines. City Skylines to zupełnie co innego. Ale na przykład jak macie jakieś, na przykład grę typu Uncharted czy The Last of Us, gdzie macie historię, po prostu ją przechodzicie i macie daną ścieżkę. Tutaj jest multum możliwych ścieżek, jest multum możliwych różnych zakończeń. Więc to nie jest powiedziane, że na pewno wygrasz, czy na pewno przegrasz. Tylko to wszystko zależy od ciebie i od masy ścieżek, które będziesz robić w trakcie całej gry. Na przykład jest coś takiego, jak jest opinia publiczna i... O, tu chyba zleciałem. I w zależności od każdego mojego duchu, tego co robimy, grafity jakieś narysujemy, czy zniszczymy jakiś samochód, to właśnie w ten sposób zmieniamy opinię publiczną na zasadzie całej gry. Cała gra się wtedy zmienia. Więc tutaj dosyć jest to ciekawe, bo to się akurat dosyć dziwnie łączy, właśnie tutaj się ciągnie dosyć to mocno. Ale no cóż. Cóż ja tu mogę powiedzieć, no. Po prostu trzeba przejść tą grę, a że teraz to będę mieć okazję, no to... To zobaczycie, jaka to jest fajna. No ja właśnie też nie na początku jak kupiłem tą grę, to ja wiedziałem, że ona będzie ciekawa. Bo grałem sobie w demo z parę razy. O, mamy przyspieszenie. Konrad biegnie. Na 20 na godzinę się spędzi. 21. Poszalałeś, że szabik do nas. A jakieś tam zabudowania już widzimy po lewej. No a jak widzicie, ludzie chodzą tutaj pełno, to nie, nic nie ma, to po prostu żeby się przejść. Jest pełno ludzi, którzy po prostu tak sobie chodzą. I to jest właśnie to. Szkoda, że ostatnio jest tak chłodno, to bym sobie się tak, też tak po prostu przeszedł. Tak bez też żadnego powodu, niczego. Po prostu bym się przeszedł i był zadowolony z siebie. Oj, pamiętam tą akcję, co tam się działo. Co tu się będzie działo? No powiem wam tylko, jeżeli się zastanawiacie, moja ścieżka skończyła się wojną. I naprawdę byłem nie zaskoczony, faktycznie była wojna, w sensie nie taka wojna jak wojna, ale była nawet elementy strategii, które trzeba było właśnie wojennych tutaj wykorzystać, jak dokładnie zwalczyć ludzi. Bo my gramy, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, androidami w całej tej grze. Chodzi o to właśnie, tak jak powiedziałem, Detroit Become Human. Jak stać się człowiekiem w roli androida? No i jak tutaj widzicie, tu gdzie teraz idziemy, są rury od ścieków naszych położone i tutaj w ogóle się nie da dojechać. Tylko że 6 miesięcy temu to wiecie, to ja nawet nie myślałem, że jakiś kolektor padnie i że w ogóle oddadzą w tym roku jeszcze faktycznie we wrześniu na metro. Ja nic takiego jeszcze wtedy nie wiedziałem. Ale jak widzicie, udało im się. I już niedługo będzie dalej.
No i tak, może wam coś powiem trochę bardziej na temat samej tej gry. Dzisiaj będzie głównie odcinek o tej grze, bo tutaj nie ma zbyt dużo co do gadania. Jest Wisła, mamy Wał i trochę Zielonego. Tutaj właściwie musiałbym wejść w Wikipedię, żeby wam faktycznie coś powiedzieć o tym Wale, ale w tym miejscu to z tego co kojarzę, to poza tym, że kiedyś żołnierze tutaj się ukrywali po prostu w trakcie nalotów, mogli się ukrywać tutaj właśnie w tych rejonach, to raczej zbyt dużo wam nie powiem. Natomiast co ciekawego mam powiedzieć, to gra się zaczyna normalnie. Jeżeli ktoś zna tą grę trochę właśnie bardziej, to i na przykład na nim czekał, to może pamiętać, że właśnie w 2012 roku, albo 2013, pewnie nie pamiętam, pojawił się pierwszy zwiastun tej gry, a ona wyszła w 2018, tylko że wtedy pojawił się zwiastun jej na PS3. I wtedy to naprawdę powiem wam, że to dla mnie zrobiło wow. A teraz to po prostu jeszcze mogli bardziej podkręcić wszystkie HDR-y i inne kolorki na PlayStation 4. No i tutaj naprawdę to robiło już jeszcze większy efekt. No, ale to co właśnie chciałem powiedzieć, to wszystkie androidy na początku, mamy trzy androidy. Kornot, tak się nazywał właśnie, pamiętam, nasz detektyw, który ma właśnie dowiedzieć się, czemu pojawiają się defekty w androidach i czemu część z nich właśnie nie działa zgodnie z zaprogramowaniem, które mają zaprogramowane właśnie z CyberLife, czyli takiej firmy, która robi te androidy. Mamy też Kara. Kara to jest taki android do dzieci, do opieki nad dziećmi. I właśnie jedzie do Alice z... pamiętam jak on się nazywał. I tam ma właśnie pomagać tej jego córce, się z nim bawić i różne inne rzeczy. I w ogóle. Natomiast jeszcze jest nasz trzeci, Markus. Markus według mnie tutaj bardzo ciekawie poszedł, bo on jest normalnie w domu. Jest traktowany jak człowiek, wręcz bym powiedział. Bo oni są jako androidy, sam mają wydawane polecenia. No może Konorem. Konor sam też słucha poleceń, ale główne jego mimo wszystko jest zadanie, żeby sam myśleć i samemu dojść do celu, czemu androidy się buntują. Natomiast właśnie Markus miał to, że on był wolny w teorii. W sensie oczywiście tam robił polecenia tego pana swojego, ale oni tak żyli bardziej w zgodzie i to tak nie, rób to, tamto, już, szybko, ciach, ciach, ciach. Tylko tak bardziej się lubili, bym powiedział, to będzie, że raczej zaprzyjaźnieni byli. No a później, no oczywiście, efekty jak efekty. Nie będę mówić dalej, żeby nie zdradzić fabuły, ale tak. No postaram się jak najszybciej nagrać, chociaż pierwszy odcinek, kolejny to zobaczymy jak będzie, żebyście mieli po prostu czas na zagłosowanie w tej ankiecie, co, gdzie i jak. Żeby nie było, te odcinki będą się składać zazwyczaj z jednej sceny, z jednej postaci, tak żeby było więcej odcinków, a przy okazji tego wszystkiego będzie dużo, dużo, dużo więcej się działo. Ale no, to oczywiście sami zobaczycie. Dobrze, jak widzicie, my już przejechaliśmy 6 ponad kilometrów i my tak sobie powoli tu cip, cip, jak widzicie, jedziemy, teraz to już nawet 16 do kilometrów, 17, 16, będzie, że nawet trochę przyspieszyliśmy, teraz to będzie spanie do 15, ale no, całkiem ładnie jedzie nam się tutaj, bym powiedział, no i widzimy już tam komin od FSO, więc naprawdę elektromin tam przy FSO jest, więc naprawdę tutaj coś się dzieje, o, tu jakiś gołąb sobie przyszedł. No tu taki wał jest, tutaj bym powiedział, że jest nudno, poza krajobrazami to zbyt tutaj dużo się nie dzieje raczej. Coś rzuciłem, nie wiem gdzie spadł. Chyba nie znajdę tego teraz. No ma, nie będzie. Poszukam tego później. I sobie tu... jedziemy. Spoko. O, jak to się wyczyści, przyjechali też. Tak, w ogóle jak się przyjrzycie dokładnie temu nagraniu, to możecie zobaczyć, że co jakiś czas też na Veturillo jeżdżą ludzie, więc naprawdę jest całkiem ciekawie. W ogóle sobie się zdziwiłem, bo tutaj w Ożarowie, Ożarów Mazowiecki, jak wie ktoś, gdzie to jest, no to gratuluję. To właśnie w Ożarowie Mazowieckim widziałem Veturillo i się zdziwiłem, bo tutaj daleko, dosyć daleko do stacji. Żeby tu się pojawiło Veturillo, trzeba jeszcze jechać tak z 5 km od Warszawy. Całkiem dużo mimo wszystko.
taki sam element trochę jak muzyczki z Blade Runnera, bym powiedział. Jeżeli ktoś ogląda, to zapraszam do sekcji komentarzy oczywiście. Ale jeśli coś mam powiedzieć, to na pewno nie będę chciał dokładnie tak samo przejść tej gry, jak ja teraz ją przeszedłem, bo jestem po prostu ciekawy innych zakończeń. Więc, no cóż. O, kolejna jakaś muzyczka. O, wjechaliśmy na wał, tu widzę, że chyba trochę mnie to zmęczyło, a tu jest w ogóle ciekawe, bo tutaj się zaczął asfalt. Tu nie wiadomo, czemu tu jest droga asfaltowa, tak się nagle znikąd pojawia. Ale jest. A muzyczka idealnie tylko pasuje, jak jakiś We Are The Winner. No. I tu odjeżdżamy właśnie trochę kawałek od tego wału i jedziemy sobie właśnie naszą tutaj magiczną drogą asfaltową. Z tego co widzę, to my przejedziemy nawet pod mostem chyba tym... Tak, chyba przejedziemy nawet pod mostem... A nie, nie dojedziemy. Dojedziemy właśnie do kanału Żeleńskiego. Zastanawiam się, czy przejedziemy pod mostem Grota, ale jednak nie. Piąta Dawackiego zostawimy sobie na kolejny odcinek. I siu. No. I tak, to do tej serii chyba zbyt dużo, jakby powiedział, że nie mam nic powiedzieć. Bardzo się cieszę oczywiście, że tutaj się pojawiło tyle osób, no, ostatnio. Oczywiście Very Thanks, jak to się mówi, no, Legia. Tu sobie właśnie, tu się zastanawiałem, bo tu jakieś nowe osiedla się zaczęły budować. Ja zbyt nie wiem, jak się do nich dojeżdża, bo to jest gdzieś przy Maku. Przy Maku, przy Mądlińskiej, przy Grota Dawackiego. Bardziej tego o ktoś już nie powiem, jak to jest bliżej, ale to jest bardzo na tej wysokości w sensie. A to jest bardzo ciekawa miejscówka. No i tutaj w ogóle jest bardzo fajna ścieżka, żebyście się tu chcieli sami przejechać. To bardzo wam polecam, bo tutaj jest ładna, wspaniała ścieżka rowerowa, ale to asfaltowa. A takie rzeczy to ja bardzo lubię. Oczywiście. Pamiętam ten utwór, który teraz jest, to jest Przemówienie Markusa. I co ciekawe, mogę powiedzieć jeszcze o tym soundtracku z tego, to... Ponieważ to są trzy różne historie, faktycznie, które się dzieją mniej więcej w tym samym czasie. No, mniej więcej w tym samym czasie, bo się spotykają, nawet te postacie mogą się spotkać. To... Właśnie... ponieważ to są wszystkie te trzy same postacie... To... W sensie nie te same, różne. To są trzy różne soundtracki, w sensie... One są w jeden wrzucone, z tego co kojarzę, ale nie wiem, czy one są trzy różne płyty, czy jakoś podpisane, ale są fizycznie właśnie, dla każdej postaci jest inny soundtrack. Stąd wiem, że na przykład to jest z Markusa. I dojeżdżamy do jednej z ostatnich części już dzisiejszego przejażdżki. Muzyczka ciśnie. I wjeżdżamy na kładkę. Ta kładka jest w ogóle bardzo ciekawa, bym powiedział. I tu właśnie będę zgłaszać stację Vetudillo. Jak chcecie, możecie też tutaj w tym miejscu zgłosić stację Vetudillo, bo to jest akurat dosyć bardzo fajne miejsce, gdyby się przydała taka stacja. I tu jest naprawdę wspaniała kładka, powiem wam tyle. To jest po prostu coś wspaniałego. Oni ją budowali ze środków Unii Europejskiej oczywiście. Ale ja się nie spodziewałem, że tutaj coś takiego znajdę. A tu jest naprawdę całkiem ładna, ładnie wyglądająca kładka. Dobrze zadbana, nad kanałem żelańskim, który to się ciągnie. I to jest naprawdę to. Ja tu jeszcze przyjadę na pewno z parę razy, bo nagrywam sobie jakieś timelapsy czy coś, bo tu jest jeden z lepszych zachodów słońca, jaki możecie znaleźć w Warszawie. A tego tutaj na pewno jeszcze przyjadę, tylko jeszcze będę musiał wykminić, gdzie zostawić później stąd towar. Bo raczej tutaj dojazd zbyt szybki właśnie nie jest, przez to, że tutaj nie masz zbytnio nigdzie żadnej stacji. Dobrze, co tu dużo mówić, ja będę kończyć powoli ten odcinek, oczywiście on się jeszcze nie kończy, ale tak czy siak, już zapadam,
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci będzie podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jest tutaj nowy odcinek, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia. A, to jeszcze za chwilę. Jeszcze za chwilę się tutaj zobaczymy. Natomiast tutaj były takie fajne ławeczki, ale no. Zresztą, zaraz usłyszycie, co się z nimi stało. Chyba. Witamy w kanale Żyrański. Obok kładki. Kładka Żyrańska. Tutaj jesteśmy, tu mam przerwę. Normalnie tu były jeszcze krzesełka, chodniczki, wszystko pięknie, niestety jakieś roboty, budowa czy cokolwiek. Mi się to nie podoba, ale no cóż. Ważne, że da się zatrzymać jeszcze. Stoję sobie tutaj. No i czekam chwilę, odpocznę i jadę dalej, tak? Muszę przejechać przez całe zoo. Znaczy do zoo. Jak już dojdę do zoo, to będzie już dobrze. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!